Rozwiąż równanie. A równanie jest takie, x minus 8 równa się x dzielone przez 3 plus 1 szósta. No można to równanie rozwiązywać na kilka sposobów. Ja bym tutaj zaproponował, żeby się pozbyć tych ułamków na początek i dostać równanie o całkowitych współczynnikach. No więc, żeby się pozbyć ułamków, to trzeba pomnożyć przez wielokrotność wspólną mianowników, no i najlepiej pomnożyć przez najmniejszą wspólną wielokrotność. Tutaj te mianowniki to są tak 1, prawda? X to jest to samo co x przez 1, 8 to jest to samo co 8 pierwszych, prawda? Wobec tego to jest 1, 3 i 6, no i wspólną wielokrotnością jest akurat 6, czyli pomnóżmy obie strony tego równania przez 6. Prawda? Wolno nam równanie, obie strony równania mnożyć przez tę samą liczbę i równanie pozostaje prawdziwe. Równość pozostaje prawdziwa. No, czyli tak, no to teraz pomnóżmy. Wobec tego, no tutaj mamy tak, 6 razy x to jest 6x minus 6 razy 8, czyli minus 48 równa się x podzielone przez 3 razy 6. No to jest 6 przez 3 to jest 2, czyli tutaj jest 2x. No i 1 szósta razy 6 to jest 1. No i teraz mamy równanie, gdzie już mamy całkowite współczynniki. No i chcielibyśmy zapisać je w taki sposób, żeby mieć x po lewej, resztę po prawej. Czyli, no co, żeby mieć x po lewej, no to po prawej mamy 2x, czyli musimy odjąć 2x od obu stron, więc zróbmy to. Odejmujemy 2x i dostajemy 6x minus 2x, czyli 4x po stronie lewej minus 48, a po prawej zostaje nam 1. No i teraz chcemy te 48 jeszcze mieć po prawej stronie, czyli dodajemy 48 do obu stron. No i wtedy po lewej zostaje nam 4x, a po prawej 1 plus 48, czyli 49. No i ostatni krok dzielimy przez 4 i wtedy po lewej stronie zostaje nam x, a po prawej 49 czwartych. No i to jest ułamek, który już jest nieskracalny, czyli x równe 49 czwartych nam wyszło. No i dobrze jest sprawdzić rozwiązanie, więc może sprawdźmy to rozwiązanie tutaj, czyli do naszego równania wstawiamy 49 czwartych. Czyli tak, mamy 49 czwartych minus 8 równa się 49 czwartych razy 1 trzecia plus 1 szósta. No dobrze, to tak. 49 czwartych razy 1 trzecia to jest 49 dwunastych. Czyli tutaj może zapiszmy 49 dwunastych plus 1 szósta, to napiszmy, że to jest 2 dwunaste. 1 szósta to jest 2 dwunaste. A tutaj sobie napiszmy 40, również zapiszmy to jako ułamek, 49 czwartych minus 8 to jest 32 czwarte, czyli 32 czwarte. No to teraz mamy już wspólne mianowniki, czyli tak, 49 minus 32 to jest 17, tak? 17 czwartych. A po prawej stronie, prawda, sprawdzamy, może tutaj napiszę znak zapytania, czy rzeczywiście 49 plus 2 to jest 51. 51 dwunastych. Teraz 51 dzieli się przez 3. Czyli możemy to jeszcze, 51 przez 3 to jest 17. Czyli to jest 17 razy 3 przez 4 razy 3. 3 nam się skraca. I rzeczywiście po prawej stronie dostajemy 17 czwartych, czyli tyle samo, co po lewej. Zatem rzeczywiście rozwiązaniem tego równania jest 49 czwartych.